Śledztwo prowadzone przez prokurator Karolinę Karpicką nabiera przyspieszenia. Oto najbliższy sąsiad zaginionego Jakuba Reicherta, jego przełożony z lat służby w wojsku oraz dyrektor w medialnym koncernie Kamil Krętek zostaje znaleziony utopiony we własnym basenie. Czyta autor. CINGIEL TEMIDY Rozdział drugi, część druga. Wszystko wskazywało, że do zgonu doszło przed paroma godzinami. Nie zaczęły się jeszcze bowiem procesy gnilne, powodujące, że spuchnięte ciało wypływa na powierzchnię. Co mu się stało? zapytał Teofil, ściszając głos, tak jak gdyby był w kościele. Jak widać, zmarł na basenie. Gdyby wrzucono go tam martwego, nie nabrałby wody i unosiłby się na powierzchni. Proszę niczego nie dotykać. Polecenie było niepotrzebne, przerażony Gruszka nie dotknąłby nawet sam siebie. Tymczasem Karpicka wyciągnęła telefon i szybko zadzwoniła na komendę do Mantorskiego. Weź ekipę i przyjeżdżaj na parasolową, powiedziała. Mamy tu podejrzanie wyglądający zgon. Kto? No przecież nie Reichert, Krętek. Podejrzany zgon? Gruszka popatrzył na niedopite drinki na stoliku, whisky mężczyzny i coś słodkiego, na co wskazywała obfitość owadów utopionych w szklance. A może starszy pan jedynie przeholował z alkoholem i seksem? Serce nie wytrzymało, zachłysnął się? Nie można tego wykluczyć. Pytanie tylko, gdzie jest jego partnerka? Dominikę odnaleźli w sypialni. Żyło. Spała smacznie, jednak mimo silnego potrząsania nie miała najmniejszego zamiaru się obudzić. Łóżko, na którym leżała ubrana jedynie w szlafroczek, było zasłane i nie nosiło śladów seksualnych zmagań. Od, jakby ktoś bardzo zmęczony nagle zdecydował się położyć. Karolina sprawdziła puls i temperaturę ciała dziewczyny, która zamruczała coś i przewróciła się na drugi bok. Trzeba było jeszcze raz zadzwonić do mantorskiego. – Połącz się z patologiem. Niech natychmiast przygotuje się do sekcji. – Skąd taki pośpiech? – zapytał Gruszka, kiedy pani prokurator rozłączyła się z komendą. – Podejrzewam, że użyto jakiegoś silnego specyfiku w celu uśpienia, a może zatrzymania pracy serca. Są środki w rodzaju pawulonu, które już po upływie doby są niezauważalne w organizmie. – Sądzi pani, że to może być morderstwo? – Jestem prawie pewna, że to morderstwo. Krętek mógł zostać uśpiony, a następnie utopiony. W dodatku zauważam zbliżony modus operandi w przypadku zdarzeń, które rozegrały się po dwóch stronach jednej uliczki. To znaczy sprawcy bądź sprawcom zależy, żeby okoliczności wydawały się całkowicie naturalne i nie prowokowały wnikliwego śledztwa. I to mogło się udać. Gdyby nie nasze nieplanowane przybycie, Dominika przespałaby wiele godzin, i zanim wezwałaby pomoc, szansa na ustalenie, co się naprawdę stało, spadłyby do zera. Jest pani genialnym śledczym, z nieskrywanym uwielbieniem stwierdził młody historyk. Niestety, od wzniosłości do śmieszności jeden krok. Niedługo po przybyciu ekipy policyjnej okazało się, że śledztwo przejmuje komenda główna, nadzór przechodzi w ręce prokuratury warszawskiej, a dodatkowo opieką otaczają śledztwo ekipy tak tajne, że nie uznano za celowe poinformować Karpickiej, jakie. Usiłowała protestować i w tym celu udała się do prokuratora burskiego. Czy ktoś mi powie, co tu się dzieje? Dowie się pani, gdy zostanie wezwana. Aby złożyć stosowne zeznania. Usłyszała w odpowiedzi. To moje śledztwo zawołała, zdecydowanie zbyt piskliwie niż by chciała. Już nie. Naczelnik z wyraźnym rozbawieniem kołysał się na fotelu. Ale dlaczego? Przecież zniknięciem Reicherta zajmujecie od początku. I niech się dalej pani zajmuje zniknięciem. Na razie jednak nie ma żadnych dowodów, że sprawy są powiązane. Krętkiem od lat. Interesowały się służby zajmujące się kontaktami na kierunku wschodnim. Uważają, że to rosyjski szpieg? Nie usłyszała pani tego ode mnie znowu się uśmiechnął i proszę się tak nie przemęczać. Są wakacje, mogę dać pani parę dni wolnego, proszę się zrelaksować, wyskoczyć gdzieś na weekend, kupić sobie nowe buty. Podczas wakacji chodzę przeważnie w tenisówkach prychnęła i wyszła. W mieszkaniu czekała na nią pyszna pizza, zamówiona przez panią Krysiakową. Czy ty przypadkiem się za bardzo nie przemęczasz? Zapytała notariuszka. Ty też pracujesz na okrągło odcięła. A podobno przeszłaś na wcześniejszą emeryturę no i nareszcie robię co lubię zaśmiała się pani Madzia czyli konsultuję w bardziej skomplikowanych kwestiach. Nie masz pojęcia, jak powikłane mogą być sprawy spadkowe. Wierzę, ale na razie nie zamierzam sporządzać testamentu. Wbrew radzie zwierzchnika, zamiast dni wolnych, postanowiła wziąć się za szafę po swoim świętej pamięci poprzedniku. Ale długo nie wytrzymała w roli archiwistki. Po południu, w czwartek, spotkała się znów z Mantorskim i jego pozbawiono przyjemności kontynuowania śledztwa. Nad czym szczególnie nie bolał, albowiem do przesadnie pracowitych nie należał. Policjant początkowo usiłował się wymigać od rozmowy, tłumacząc się nawałem obowiązków, ale dopadła go na parkingu, wypytując o wszystko, co do tej pory ustalono w sprawie. Nie znaleziono żadnych odcisków palców, ani na odbiorniku radiowym, ani na szklankach z drinkami, ani na butelce po Coca-Coli w kuchni. Skąd my to znamy? Uśmiechnęła się wymownie. Środek, który im podano, prawdopodobnie znajdował się we wspomnianej koli. Tyle, że w tych napoczętych drinkach, które zabezpieczono, niczego nie było, a samą butelkę umyto. Ale przecież alkohol został czymś rozcieńczony. Stąd przypuszczenie, że sprawca musiał mieć własną butelkę, którą następnie zabrał ze sobą. Jednak cały zabieg nie zdał mu się na wiele, bo dzięki pani szybkości autopsję przeprowadzono na czas. Z jakim skutkiem? Znaleziono jakiś środek, pawulono, podobny. Więcej nie wiem. Naprawdę muszę już jechać. Pięknie! Odkryliśmy morderstwo, i w ramach podziękowań odsuwają nas od śledztwa. Pożyje pani dłużej, to się przekona, że tak jest zbudowany ten świat. Dla nas ciężka charówka, dla tych z góry nagrody i odznaczenia. A co nowego z Reichertem? Nic. Jego rysopis znajduje się we wszystkich komendach w kraju, ale dotąd nikt nie zareagował. Zdążyła wysiąść z wozu, kiedy. Funkcjonariusz wystrzelił z kopyta, tak jakby się bał kolejnej serii pytań. Zauważyła, że ma na komórce trzy nieodebrane połączenia od gruszki. Szybko odzwoliła. Ma pan coś dla mnie? Y, w zasadzie nic nowego, ale myślałem, że moglibyśmy. W głosie pobrzmiewało błoganie o randkę. Y, spotkamy się, jak znajdzie pan coś nowego. Odparła bezwzględnie i się rozłączyła. Potem nawet tego żałowała. Znożyła polubić towarzystwo młodego historyka, który imponował jej zawodowo, ale jako mężczyzna nie potrafiła wyrobić sobie o nim zdecydowanej opinii. Już wcześniej kontrolnie zasięgnęła języka na temat prywatnego życia sympatycznego Drągala i dowiedziała się, że przez cztery lata był żonaty. Kilka miesięcy temu jego żona, prezenterka telewizyjna, rzuciła go dla przystojnego oficera boru. Więc albo było to nagłe zauroczenie, albo Teofil posiadał jakąś wadę ukrytą. Nikt nie rujnuje sobie życia bez poważnego powodu. Tymczasem po bezbarwnym czwartku nastąpił równie nieciekawy piątek. Sprawa Reicherta nie posunęła się ani o cal. Większość funkcjonariuszy korzystając z międzyświęcia wzięło sobie dzień wolny, a co do krętka czuło się, że śledztwo będzie wlecie miesiącami. Trzeba było o czymś się zająć. Wytrzymała w samotności do sobotniego popołudnia, po czym postanowiła odwiedzić swoich starych w ich rodzinnym zapiecku. Wrzuciła do walizki zmianę pielizdy, kosmetyki, parasolkę i na wszelki wypadek gdy padało, dwie książki. Po czym opuściła mieszkanie. Jednak nie od razu. Jego właścicielka, pani Madzia, miała obsesję na temat zabezpieczania wszystkiego, co się da zabezpieczyć. Musiała być wyłączona instalacja elektryczna, zakręcona ciepła woda, żeby się nie zalało i zapięty łańcuch zabezpieczający balkon na czwartym piętrze. Dla pewności każde z tych działań należało udokumentować fotografią w komórce. Dokonawszy rytuału wyszła na korytarz. Zamykając trzeci w kolejności zamek, zorientowała się, że ktoś siedzi na ostatnim stopniu schodów. Teofil? Co pan tu robi? Poderwał się, jak zwykle zmieszany na jej widok. – Zastanawiałem się, czy mogę zapukać. Telefonu pani nie odbiera. – Wyłączyłam. Płyskawicznie przybrała minę numer 5. Udawana surowość. – Ma pan jakieś nowe informacje? – Mam. – No to na co pan czeka? Proszę wchodzić. – Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. – Grygował się jak panienka. – Zdaje się, że pani chciała gdzieś wyjechać. – Nic nie szkodzi. – W najgorszym wypadku pojadę wieczornym autobusem. Wpuściła go do środka, przepraszając za okropny bałagan. Wyglądał na lekko zdziwionego. Jeśli powiem, bałaganem można nazwać parę kapci stojących krzywo pod łóżkiem i kilka nierówno wysuniętych książek, to rzeczywiście bałagan był kompletnie. Wyjątek stanowił zlew w kuchence, gdzie spoczywał komplet niedomytych szklanek, ale wynikało to wyłącznie z przesądów pani notariusz, która uparcie twierdziła, że jeśli zostawi nieumyte naczynia, będzie Miała pewność, że wróci do mieszkania szczęśliwie. Karolina chciała zaproponować gościowi kawę, ale wymagałoby to pukania filiżanek i złamania tabu. To też stanęło na piwie. Skoncentrowałem się na tym wędkarskim rekordzie Reicherta. Z początkiem września 1988 roku prasa lokalna podała informacje o rekordowym sumie. Widząc zgodność w datach i kilogramach, ustaliłem, że chodzi o tę samą rybę co w żołnierzu polskim. Choć w mazurskim periodyku nie było nazwiska wędkarza. Sum pochodził z jeziora Orzysz, nad którym znajdował się wojskowy ośrodek wypoczynkowy, wykorzystywany również na rozmaite kursy i szkolenia. Szczególnym trafem zachowały się dokumenty z książki meldunkowej. Dzięki nim ustaliłem, że w pierwszej dekadzie września 1988 roku wypoczywał tam kapitan Jakub Reichert z żoną nie sam. Co było tyle ciekawe, że ośrodek cieszył się wielkim powodzeniem wśród rodzin wojskowych. Jednak tym razem pani bohater nie zabrał ani żony, ani córki. Zakwaterowano go w pawilonie D, położonym nieopodal starego niemieckiego szpitala. Zwróciłem uwagę, że w pawilonie tym przebywała w tym samym czasie grupa równie samotnych czasowiczów: pięciu mężczyzn i jedna kobieta. Ciąg dalszy nastąpi.